Zaczynamy dziś nową serię, zobaczymy jak się przyjmie, będziemy omawiać najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie danego dziesięciolecia. Zacznijmy od lat 90 XX wieku. Jeśli chcecie lata 80 to udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, po prostu pozycjonujcie film. Zjednoczenie Niemiec, termin oznaczający przystąpienie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do zasięgu obowiązywania ustawy zasadniczej dla Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji 2 plus 4. Układ w ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki. Wstąpienie Polski do NATO. NATO to układ wojskowy zawarty 24 sierpnia 1949 roku na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego. Głównym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego państw satelickich od 1955 zorganizowanych w strukturę Układu Warszawskiego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i rozwiązaniu Układu Warszawskiego w 1995 Roku pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się konfliktów regionalnych. 12 marca 1999 roku do NATO wstąpiły Czechy, Węgry i Polska. Zabójstwo Icha Rabina Icha Krabin to izraelski polityk, i mąż stanu, dowódca wojskowy w stopniu generała porucznika, oficer dyplomowany Sił Obronnych Izraela. W latach 1964-1968 był szefem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, dwukrotnie był premierem Izraela, stan na czele 17 i 25 rządu Izraela. 4 listopada 1995 roku, po zakończeniu pokojowego wiecu na Placu Królów Izraela w Tel Awiwie o godzinie 21: Ichak Rabin został postrzelony przez żydowskiego nacjonalistę Igala Amira, który oddał trzy strzały do premiera. Rabin został natychmiast przewieziony do Centrum Medycznego Tel Awiwu, gdzie dwie godziny później zmarł na stole operacyjnym na skutek znacznej utraty krwi i uszkodzenia płuc. Zamachowiec był prawicowym religijnym fanatykiem który wierzył, że podpisane postanowienia pokojowe są zagrożeniem dla Izraela. Wyraził on nadzieję, że zabójstwo rabina uniemożliwi realizację zawartych umów. Zabójstwo Ichaka Rabina było szokiem dla większości izraelskiej opinii publicznej. Przez większość Izraelczyków postrzegany jest jako wielki człowiek pokoju, pomimo jego wojskowej kariery, stał się symbolem narodowym, zwłaszcza dla izraelskiej lewicy. Zamach na World Trade Center. Atak terrorystyczny, który został przeprowadzony 26 lutego 1993 roku w Nowym Jorku. Pod północną wieżą kompleksu World Trade Center eksplodowała ciężarówka wypełniona 680 kilogramami materiałów wybuchowych. W zamachu zginęło 6 osób, a ponad 1000 odniosło obrażenia. Przywódca zamachowców Ramzi Yousef oraz pięciu ekstremistów islamskich odpowiedzialnych za atak sąd skazał w 1997 roku na karę po 20 lat pozbawienia wolności. Zamachowcy planowali aby eksplodująca bomba rozerwała podziemną konstrukcję nośną wież i spowodowała zawalenie budynków. W wyniku zamachu, tak jak wcześniej wspomniałem, zginęło 6 osób i ponad 1000 odniosło obrażenia lub doznało poparzeń. Wieże, jak olbrzymie kominy, wessały dym do góry szybami wentylacyjnymi. Pracowników wyższych pięter ewakuowano z powodu zanieczyszczenia powietrza. Atak znacznie zaostrzył przepisy dotyczące bezpieczeństwa. W wieżach World Trade Center wprowadzono sztab kryzysowy, specjalny oddział wyposażony w szkolne psy mające rozpoznawać obecność ładunków wybuchowych, zainstalowano także dodatkowe gaśnice oraz nowoczesne czujniki dymu wraz z alarmem. Śmierć Frediego Mercury'ego. Freddie Mercury to brytyjski muzyk, piosenka szrokowej i autor tekstu, wokalista brytyjskiej grupy Queen, wielokrotnie wyróżniany tytułem jednego z najlepszych wokalistów w historii muzyki popularnej. Freddie Mercury zmarł w swoim domu Garden Lounge w Londynie 24 listopada 1991 roku o godzinie 19.20 na grzybicze zapalenie płuc w związku z osłabieniem odporności wywołanym AIDS. Miał 45 lat. Po śmierci artysty fani pokryli mur otaczający jego dom setkami napisów, a na chodniku położyli morze kwiatów, co wykorzystano potem w klipie Heaven for Everyone. Choć mur jest regularnie czyszczony, cały czas pojawiają się na nim napisy osób, które chcą uczcić Merkurego. Śmierć Merkurego uświadomiła milionom osób na całym świecie, że AIDS jest realnym zagrożeniem i zwiększyła poziom wiedzy na temat choroby oraz wirusa HIV. Choć w testamencie Wokalista nie przekazał pieniędzy na cele charytatywne lub walkę ze AIDS, był osobą bardzo hojną, nie tylko dla swoich przyjaciół. Mary Austin ujawniła, że przed śmiercią Wokalista przeznaczył spore kwoty na rzecz walki z tą właśnie chorobą. Gracz Gracz powstał w Seattle i jego okolicach. Były to rejony, które przeżywały w latach 80. silne trudności gospodarcze, wyraźnie skontrastowane z boomem ekonomicznym, jaki w tym samym czasie przeżywała Kalifornia. Rejon ten był przez to dość długo odseparowany kulturowo i psychologicznie od reszty Stanów Zjednoczonych, a setki amatorskich zespołów muzycznych działających. Tam nie miało pokus komercyjnych, gdyż nie zaglądali tam przedstawiciele firm fonograficznych. Powstała tak zwana Wielka Czwórka, do której zlicza się Nirvana, Jam, Alice in Chains oraz Soundgarden. To właśnie oni w latach 90. stworzyli coś, co dziś nazywamy Grangem. Trzeba oczywiście wspomnieć również o śmierci symbolu grandżu Karta Cobaina. W 1994 roku odbyło się ostatnie tournée Nirwany po Europie, ponieważ Cobain był silnie uzależniony od heroiny. Po powrocie do USA stawił się w klinice odwykowej, z której uciekł po kilku dniach i udał się do swojego domu, gdzie popełnił samobójstwo. To właśnie ten nurt i te wydarzenia stały się inspiracją dla wielu młodych ludzi lat 90. Powstanie Rodneya Kinga. Największe zamieszki, jakie miały miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Zamieszki rozpoczęły się 29 kwietnia 1992 roku, gdy ława przysięgłych uniewinniła czterech białych policjantów oskarżonych o pobicie czarnoskórego taksówkarza Rodneya Kinga, który opierał się podczas próby aresztowania. Do mediów trafiło nagranie wideo ukazujące Kinga bitego przez policjantów. Tysiące czarnoskórych obywateli w Los Angeles uważając werdykt za niesprawiedliwy. Wyszło na ulicę. Zamieszki trwały 6 dni. Tłum dokonywał kredzieży, napaści, podpaleń podczas zamieszek oraz zamieszek, a straty oszacowano na ponad miliard dolarów. Spokój na ulicach został przywrócony dopiero po tym, jak członkowie Gwardii Narodowej z Kalifornii zostali wezwani, aby zapobiec dalszym zamieszkom, gdy lokalna policja nie była w stanie kontrolować sytuacji. Łącznie w czasie zamieszek zginęły 63 osoby, rannych zostało 2383 osoby, ponad 12 tysięcy zostało aresztowanych oraz spalono 3767 budynków. Jeśli ktoś grał w GTA San Andreas, to w końcowych sekwencjach gry możemy wziąć udział właśnie w tym powstaniu. Pierwsza wojna domowa w Kongu. Konflikt zbrojny trwający od listopada 1996 roku do maja 1997 roku. W wyniku konfliktu zostały obalone rządy dotychczasowego prezydenta Zairu Mabutu Seko. Przez siły rebelianckie oraz wspierające je państwa Ugandy i Rwandy. Przywódca rebeliantów Rowland Kabila, po zwycięstwie ogłosił się prezydentem, rozmienił nazwę państwa na Demokratyczną Republikę Konga. W wyniku konfliktu ponad 200 tysięcy cywilów zostało zamordowanych. Kabila nie wprowadził jednak w życie postulatów, które stały się przyczyną eskalacji konfliktu. Dodatkowo alienował swoich byłych sojuszników, co w ostateczności doprowadziło do wybuchu drugiej wojny. Wojna w Bośni i Hercegowinie tocząca się w latach 1992-1995 wojna domowa, która była najbardziej krwawym konfliktem w Europie od zakończenia II wojny światowej. Stronami konfliktu byli walczący o autonomię bośniaccy, Serbowie oraz władze Bośni i Hercegowiny, na której terenie toczyły się głównie walki wraz ze skonfederowanymi z nimi od pewnego momentu Chorwatami. W wyniku działań wojennych, a przede wszystkim w wyniku czystek etnicznych, zginęło nawet 100 tysięcy ludzi, a blisko 2 miliony zostały uchodźcami. Wszystkie strony konfliktu dopuściły się licznych czystek etnicznych, rabunków i gwałtów na ludności cywilnej. Trwająca cztery lata wojna i czystki etniczne zostały zakończone wymuszonym przez Sojusz Północnoatlantycki pokojem. Rozpad Związku Radzieckiego. Proces rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zapoczątkowany ogłoszeniem suwerenności przez estońską SRR, zakończony deklaracją o samorozwiązaniu ZSRR uchwaloną przez Radę Najwyższą Związku Radzieckiego 26 grudnia 1991 roku. W okresie tym wszystkie 15 republik Związku Radzieckiego głosiło suwerenność, wystąpiło ze Związku Radzieckiego i stało się niepodległymi państwami. Bez wątpienia, to najważniejsze wydarzenie lat 90.